Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałam Wam pokazać kartkę, która mieści się w kopercie i to będzie taki tutorial na kartki, które ze spokojem włożycie do koperty. Takie łatwe, proste, szybkie do zrobienia i pokażę Wam schemat, na którym ja tworzę takie kartki, które powinny się zmieścić w kopercie. To jest kartka na bazie A6. Użyłam kolekcji Spring is Calling od P13. Płaską naklejeczkę użyłam tylko do podklejenia tutaj lekkiej warstwy gorącego kleju oraz troszeczkę skrawków PR maty. No i użyłam cekinki od Marty Zaborowskiej i papierowej przygody z kratweny, tak zwane mikswenki. I tutaj widzicie te cekineczki. Więc zabierajmy się do pracy. Stworzymy razem kartkę kwadratową do koperty. Taka kartka kwadratowa jest od rzeczy z papieru. Ma wymiary 14 cm na 14 cm. I do stworzenia takiej kartki ja wykorzystam takie tagi z arkusza 05 bodajże, z dużego bloczku. I one są kwadratowe. Ja już je wcześniej wycięłam. Jak widzicie, na jednym arkuszu bodajże są cztery takie kwadratowe, później są takie podłużne. Tutaj jest jakby kwadratowa też, ale ją przecięłam, bo używałam motylków. No i tutaj taka prostokątna, później są mniejsze, więc na takim jednym dużym arkuszu trochę się mieści tych tagów. Wykorzystamy sobie może króliczka. Będziemy pracować na małym bloczku. I do stworzenia, jak widzicie, takiej kartki zawsze wykorzystuję jeden duży element, który będzie głównym bohaterem. Tutaj mamy tego właśnie zajączka w tym owalu, w tym kwadracie. Tutaj na przykład tego zajączka wycięłam z tego kwadratu takowego i tutaj dodałam paseczek, jeden, no i elementy wycięte z arkuszy lub tych mniejszych arkuszy. Na przykład te tulipanki tutaj zostały wycięte z tego arkusza z tulipankami z mniejszego bloczku, więc to, że koperta jest płaska, to nie oznacza też, że kartka musi być w 100% płaska. Jak widzicie na tym przykładzie, może mieć trochę przestrzenności, ale również ze spokojem mieścić się w takiej kopercie. I właśnie takie kartki będziemy razem tworzyć. Więc wykorzystam arkusz z mini bloczku. Chciałabym, aby to kontrastowało. Więc tworząc kartkę do koperty, przede wszystkim znajdźcie sobie głównego bohatera, a wszystko później będzie łatwe. Więc komponujemy wspólnie. Ja tylko przygotowałam te tagi, mam elementy wycięte, więc można powiedzieć, że na żywo tworzę z Wami tą karteczkę. Więc zawsze sobie zostawiam taką mini obramóweczkę tutaj białego. Tutaj ta cała kartka miała być kraftowa, ale wczoraj ją tworząc zrobiłam ją na odwrocie, czyli ozdabiałam tylną część. Później jak otworzyłam, okazało się, że ta tylna część i tak by się kartka otwierała, więc odcięłam ją od bazy i przykleiłam na białą bazę, więc efekt też mi się taki przypadkowy bardzo podoba. Tutaj już pracujemy od samego początku na białej bazie. Wytnę sobie ten arkusz z mini bloczku w taki sposób, żeby była taka biała obramóweczka. Przykleiłam sobie ten żółty arkusz na naszą bazę i zdecydowałam się użyć właśnie jeszcze takiego zielonego koloru. Ma wymiary 13 cm na 13 cm. Ze względu na to, że chcemy, żeby się wszystko zmieściło ładnie do koperty, nie będę podklejać taśmą dystansową, aczkolwiek normalnie bym tak zrobiła. Gdybym dodawała drugi kolor na bazę, to na pewno bym go podkleiła na dystans, ale teraz sytuacja ma się troszeczkę inaczej. Jak widzicie na tym kwadraciku tutaj, te arkusze, ten żółty oraz ten różowy, mają jakby takie przetarte lekko napisy i ten efekt bardzo mi się podoba, dlatego wykorzystam taki stempelek
On jest z kolekcji Forest Tea Party, więc jest moim zdaniem bardzo uniwersalny. Więc jakbym miała jakieś stemple polecać, to definitywnie polecam właśnie stemple z napisami, z kwiatami. No i można powiedzieć, że staram się w jakiś taki niedbały sposób ostemplować naszą kartkę. To właśnie ma być taki efekt przetartych napisów. Takich zgoła, powiedzmy, przypadkowych. I tutaj, jeżeli chodzi o naszego zajączka, ja chyba go ostatecznie wytnę, ale tym razem nie wytnę go tak mocno, tylko chciałabym zostawić mu taką większą różową obramóweczkę. I tu będę budować moją kompozycję. Wezmę sobie takie już wycięte elementy. Wiedziałam, że chciałam, żeby to było na dole. A może tak? No wiadomo, że nie chcemy, żeby za bardzo te elementy wystawały, żeby po prostu zmieściły się na kopercie. Więc czasami nawet możecie tworzyć na kopercie, czyli trzymając kartkę na kopercie. Ja już zacznę chyba podklejać. Kupiłam sobie właśnie ten nowy pistolet do gorącego kleju. Bardzo dużo z Was prosiło mnie o recenzję. Ale muszę trochę z nim popracować, żebym mogła Wam taką rzetelną moją opinię na temat tego pistoletu przekazać. Na razie jedynie mogę powiedzieć to, że wielkim plusem dla mnie po ostatnim pistolecie, który po prostu miałam od mojego męża zabrane z garażu, to to jest, że on się po prostu nie leje. Też może zależy od jakości kleju. Mam teraz taki wkład, to jest taki klej z sklepu budowlanego. Teraz tutaj może jakiś mniejszy element dokonamy. No wiadomo, że w takich pracach ślicznie wyglądają kwiaty ręcznie robione bądź kupne, ale wiadomo, że wtedy takie kwiaty nie mieszczą się do koperty. A dzisiaj chodzi w tej pracy o to, żeby to wszystko zmieściło się do koperty. O to mnie też prosiłyście. I teraz nie będzie chwilę dźwięku. Wytnę sobie kilka tutaj tulipanów z tego dużego arkuszu, gdzie są te tulipanki, i będę doklejać.
Już mam wycięte kilka tulipanków i będziemy je teraz przyklejać. I teraz tak naprawdę zostało nam dodać po prostu jakieś napisy, dodatki. Ja korzystam z takich naklejeczek, nie tych grubych na permacie, takiej chipboard, tylko po prostu tych zwykłych. I mamy tutaj Easter Blessings bądź Celebrate, nie wiem, która będzie bardziej pasować. Albo mamy Celebrate. I ta Celebrate mi się wydaje, że jest fajniejsza. Tylko damy ją na przykład na kolor i ja bym tutaj wykorzystała znowuż ten żółty kolor, żeby nam pasował tutaj do tego, że mamy tą obramóweczkę. Kartka już jest gotowa, mamy dodany napis, dodałam tutaj kurczaczka, jajeczka i motyleczka i teraz użyję tych właśnie super cekinków od Marty i Ani. Użyję mojego kleju do precyzyjnego klejenia i zastanawiam się, czy właśnie użyć tych białych cekinków z tego miksu, czy tych złotych właśnie, które mam tutaj, ale tym razem chyba użyję białych. Mamy naszą kartkę gotową, kartkę do koperty i teraz będzie chwila prawdy. Mamy tutaj naszą kopertę, mamy naszą kartkę do koperty i zobaczymy, czy ona się nam zmieści. Tadam! Zmieściła nam się do koperty nasza karteczka. No nie odstaje za dużo, jak tutaj widzicie, można ze spokojem ją zakleić. Najlepiej zaadresować jeszcze przed włożeniem naszej karteczki. Także kartka do koperty no nie musi być kompletnie płaska, może troszeczkę wystawać i wystarczy użyć właśnie kleju na gorąco, trochę elementów do wycięcia. Mam nadzieję, że w jakiś sposób pomogłam Wam właśnie tworzyć taką karteczkę do koperty. Jeszcze tutaj sobie dodam naklejeczkę na tył. Tak naprawdę, tak jak tutaj na tej kopercie zrobiłam takie lekkie ślady napisów, żeby troszeczkę ozdobić naszą kopertę. Można też użyć tuszu, ja mam tutaj Distress, taki szary kolor, Lost Shadow i również tak od niechcenia w niektórych miejscach dodać takie przetarcia napisów. To w niczym nie przeszkadza, aby zaadresować kopertę, a z drugiej strony no, nie jest kompletnie bielutka.
więc tutaj na tył też dodam w niektórych miejscach. Więc moja kartka do koperty już jest gotowa. To jest do bazy kwadratowej. W przyszłym tygodniu postaram się zrobić jeszcze w innych kształtach, w innych rozmiarach, więc dajcie mi znać, czy chcecie właśnie taki tutorial, na przykład na kartkę DL do koperty, okrągłą do koperty, czy już w ogóle, czy to wystarczy Wam taki schemat do stworzenia kartki do koperty. Dajcie mi znać, życzę kreatywnego weekendu. W opisie będzie napisane, o co chodzi w tym wyzwaniu instagramowym i zapraszam na mojego Instagrama Love Paper Craft i wszystkiego najlepszego.